Jak widać śnieg, to pewnie będzie zima zaraz, nie? Jak będzie zima, no to przecież pracujecie w zimę. Był taki film w tej białej kurtce, że pracodawcy mają swoje obowiązki. Pamiętam, jak pracowałem na K3 w Bydgoszczy, w filmie Hydromarz, obsługiwałem żuraw z kasety, no i było zimno, nie? I od tego stania na tym betonie noga ciągnie, nie? Poprosiłem wtedy pracodawcę o jakieś buty takie zimowe, nie? Zabrał mnie wtedy do szatni, otworzył taką szafkę, w której były buty używane pracowników. Powiedział, żebym sobie wybrał swój rozmiar, no i będę miał. Wtedy się wnerwiłem, kupiłem sobie na Sportivy Olympus Mons. I w końcu było mi ciepło. Doszedłem do wniosku, że po prostu jak sam czegoś nie zrobię, to nigdy nie będę miał. Zatem, wtedy to były takie buty, teraz kupiłem te. Są dwufunkcyjne, bo mogę założyć turaki, czyli mogę iść w góry, ale mogę normalnie pracować na budowie. Mają blaszkę, czyli są antyzgnioty, wodoszczelne, bo mają Gore-Tex i wszystkie inne normy spełniają, bo są bez trójki. Kosztowały 490 euro. No i teraz moglibyście pomyśleć, po co to mówię, po co się tym chwalę i tyle pieniędzy za buty robocze. Ja przypomnę, jestem na umowie o pracę, nie na jednoosobowej działalności gospodarczej w Austrii i jako właśnie taki pracownik mogę sobie odliczyć co roku ryczałtowo 160 euro. No ale 490 minus 160 to i tak wydałeś dużo. Ale to jest ryczałtowo. Czy ja przyniosę papier, czyli paragon, czy nie, to oni odliczają 160 euro. Ale przepis mówi o tym, i tutaj poproszę panią Anię Skibę, żeby wam jakby trochę coś naświetliła, że możecie kupić sobie do pracy sprzęt taki jak telefon, komputer, buty, ciuchy i inne rzeczy. Jeżeli przedstawiliście paragon, to w zwrocie podatku to ujmą. Sprawdzimy zatem, ile z tych 490 euro mi wrócą. Coś słyszałem o 80% i to by było bardzo dobrze, no ale zobaczymy. I teraz taka ciekawostka. W Polsce widzicie, co pracodawca zrobił. Musiałbym mieć jednoosobową działalność gospodarczą, żeby tak się działo. A tu na umowie o pracę. Zatem wystarczy wyjechać i pracować za granicą. Nie? Chyba lepiej niż się użerać w Polsce. Na ryczałtach takich udawanych. Dobrze, że rząd się nie doczepia do was, że macie nieodpowiednie PKD wpisane. Bo powinienem być bardziej szczegółowe i nie moglibyście wtedy się wpisywać, że robicie prace budowlane, tylko konkretnie transport. Jeszcze się na tym nie poznali, jeszcze się o tym nie kapli.